Mieszkańcy wsi Dogoźnik świętowali kolejny weekend w ramach dogoźnickich dni sportu i rozrywki. Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny połączono z dożynkami. Uroczyste rozpoczęcie dożynek parafialnych zaczęło się mszą w kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli, gdzie proboszcz ksiądz Andrzej Bukalski pobłogosławił tegoroczne plony. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć nawiązującego do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży wieńca dożynkowego oraz starostów, którzy pełnili rolę gospodarzy. Tego roku honory padły na Małgorzatę Ligas i Stanisława Bukowskiego. Rogoźnik jest bardzo małą miejscowością, czy rolniczą to trudno, raczej nie rolniczą. No ale jeżeli chodzi o organizację dożynek, to jednak zależy to od pewnej grupy ludzi, którzy potrafią to zorganizować, chcą to przede wszystkim zorganizować. Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim właśnie odnoszenie się do korzeni, aniżeli do tej bieżącej może sytuacji, bo jednak rolnictwo w tej chwili nie jest taką wiodącą już działalnością tutaj właśnie. Niedzielna uroczystość była dobrą okazją do wręczenia odznaczeń dla mieszkańców szczególnie zasłużonych, którzy angażowali się w pracę na rzecz społeczności Rogoźnika. Wyróżnienia powędrowały do dyrektor szkoły podstawowej w Rogoźniku Grażyny Chlawacz-Lisieckiej oraz Jana Bobka, właściciela stadniny koni Dworna. Za nauczanie i wychowanie naszych dzieci oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Gościem honorowym był Andrzej Szymanek, sołtys Rogoźnika na Śląsku, który na Podhalu został obdarowany góralskim kapeluszem. Zapowiedział współpracę i przyjaźń obu miejscowości, aby łączyło je coś więcej niż tylko nazwa. Szanowni górale, mam wielką przyjemność zaprosić Was do piekar, do Sanktuarium Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej na pielgrzymkę mężczyzn, która odbywa się w maju. Dokładną datę to tam gdzieś znajdziecie w internecie, a jak nie, no to tam się prześlę waszemu sołtysowi. Możecie grupą, nie wiem jaką, przyjechać, w Rogoźniku was tam ugościmy.